Witam Was serdecznie. Dzisiaj Wam pokażę 38-dniowe króliki, młode. 70 łapę w górę i coin film. No uciekaj, bo się wywalicie. Nic nie odpadło, wszystkie są. Wszystkie 9. Tak się miewają króliki. Dostały właśnie drugie. No kafelkę, no, jako karmidełko. Już przy jednym, no upróżniają, codziennie jest puste. Myślę nad zawieszeniem drugiego pasznika. Nasiono też szybko znika. Dostają jeszcze do tego obierki chleb, ale to nadal mało przy nich. Suwają. Ten jest chyba najmniejszy, jeden tego jest mniejszy. A tak to wszystkie w miarę równe są. Ładne króliczki, bo już ładne wychodzą. Wybarwiają się, ten taki fajniutki jest. O. Taki najjaśniejszy szczerze z nich. Tutaj taki żelazisty. No nie uciekaj, o. Widzicie, ładny. Taki żelazisty. Dwa są szczerze takie, tutaj jeszcze jeden jest. Mamuśka już chyba nie karmi mlekiem, bo od 3 dni już nie są takie najedzone. Już chyba ja je przestała karmić zresztą. No, chyba mleka już nie ma. Opa, ale ona w wadze jest grubiutka. Samca nie mam, żeby puścić, ale no. Już by się przydało puścić. Ale co, przeżyjemy, nie? Maluchy dużo jedzą. Też piją dużo, bo około tam tutaj no, schodziłoby więcej, ale daję 2 razy dziennie. Rano i po południu. Wieczorem już mają tyle. Tyle. Gdzieś około zostaje. No to pewnie przez wieczór jeszcze jedno by tyle wypiły. Przed chwilą zalałem. Tutaj mają dopiero pełne, ale tu już zdążyły wypić do połowy przez chwilę. Jeszcze niech sobie posiedzą. Nie tylko trawka będzie ładna, a to trawki będą miały. Dostają trawę raz dziennie, no. 2 razy jak nie miały siana, teraz znowu siano mi szwagier przywiózł. To jest dobrze. Tutaj podlałem trawę właśnie. Mokro wszędzie. Są 2 nowe porzeczki wsadzone. Tutaj, tutaj. Takie dwie ładne. To wszystko podlane było. Bekę synerową zapełniłem. Bo pompę uruchomiłem, tam około 4 godzin chodziła. Tutaj to normalnie mi tędy wszystko wylatywało, że już musiałem dać taki ten. Po prostu dałem tutaj ten wąż od pompy, woda leciała i sobie poszłem na 5 minut. I przyszłem, a wody było dotąd. Nie zdążyło uciekać, a tam jest dziura. I nie zdążyło uciekać. Zalane było jak nie wiem co. Już tam widać jeszcze tutaj, bo jak uciekało, bo po środku mi ściółkę wyniosło. No ale co? Będzie trzeba przez dłuższy czas podlewać. Na łące trawę też podlałem. Tutaj, tam całą. Też to zobaczcie, tędy woda leciała. Ściółkę zmiotło. Wszędzie tu woda była. Tutaj też dziura się zrobiła. Tu też zresztą się dziura zrobiła. Jak na czosnek dałem. O Boże, ale to jaka dziura, zobaczcie. Widać, że tu kret chodził. Oj, wymyło mi czosnek jeden, zobaczcie. Jaki czosnek. No to małe dopiero się zaczęło robić. Dopiero zaczął się robić. A to nic. Przykryjemy z powrotem i tyle. I rośnie. Kret chodził i kreta się pozbędę już raczej teraz, po takiej ilości wody, co było dane. Około tam 10 czy więcej tysięcy litrów było dane. Tak, bo Mauser się zapełnił w 10 minut, czy tam 15 tysięcy litrów Mauser. No, tutaj może było ze 3000 litra poszło. Dobre 40 minut lane było. Na łąkę to już ciul poszło, bo tu było lane przez 1,5 godziny.
trawa będzie dwumetrowa i bez deszczu w zeszłym roku miała na trzecim pokosie metr coś. To też sobie podlałem wszystko ładnie, też wszystko było podlane, żeby trawa wszędzie urosła. Trzeba czymś skarmiać zwierzęta, nie? Siana nie będę wiecznie kupywał. O, tu jeszcze jest wilgoć, widać. To tak nie lały, bo tu po ognisku to się jeszcze ognisko robi. Ale tu wszędzie była woda. No, więc 80 łapek w górę, kolejny film. Kolejny film raczej będzie za 2 dni. I fajny dosyć film, więc warto zostawić łapkę, bo tak jakby niespodzianka będzie dawać. Więc łapka w górę, subik. No i cześć.